Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany na czytaniu miłosnym na miesiąc wrzesień 2020. Trochę opóźnione te czytania, ale będą, więc się nie martwcie. Myślę, że w 3 dni zrobię wszystkie znaki. Taki sobie cel założyłam, zobaczymy jak będzie. I cóż, zaczniemy od tego, jakimi taliami będę dzisiaj dla Was pracowała. Czyli rozkład główny, jak zwykle moja ulubiona talia Tarot 4 pory roku. Już pudełko troszeczkę właśnie no, w kiepskim stanie ze względu na ciągłe użytkowanie. I teraz tak, dopowiadać będę Witches Tarotem, mniejszą wersją, która jest bardzo wygodna, nie przesłania, że tak powiem, tych kart głównych. Następnie wylosujemy sobie kartę anielską, przesłanie aniołów. I na podsumowanie, jak zwykle, tradycyjnie, anielski klucz, czyli co tam małe aniołki chcą nam dopowiedzieć. Małe, nie małe, ale na pewno jakaś mądra rada i myśl będzie w Waszym kierunku przekazana. I teraz tak, tradycyjnie, pierwsza część filmu dla osób, które są w związkach małżeńskich bądź partnerskich, ogólnie rzecz biorąc mają partnera bądź partnerkę. Będę mówić ogólnie partnera, każdy z Was już wie z kim, że tak powiem, jest w parze. Natomiast druga część filmu dla osób samotnych, tak zwanych singli. Po lewej stronie energia Wasza barany, po prawej partnera. Jeżeli poczujecie, że te karty po prawej stronie bardziej odpowiadają Waszym przeczuciom, zamiarom, Waszej sytuacji, czytajcie ten rozkład na zasadzie odbicia lustrzanego. To chyba tyle, kochani. Przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle są potasowane. No i oczywiście przypomnę, że jest to czytanie ogólne, więc jeżeli z Wami nie rezonuje, zachęcam, żebyście sobie odsłuchali swój znak ascendentalny, księżycowy bądź Wenus. Zazwyczaj tam są dodatkowe wskazówki, a teraz przechodzimy do czytania, żeby nie zabierać czasu. Co baran myśli na temat swojego partnera? Sześć mieczy. Co Wasz partner myśli o Was? Śmierć. Co baran czuje do swojego partnera? Pustelnik. Co wasz partner czuje do was? Karta gwiazd. Jakie są plany, zamiary barana względem partnera? Dziewięć mieczy. Jakie są plany, zamiary waszego partnera względem was? Dwa kielichy. Jak baran traktuje swojego partnera? Dwa denary. Jak wasz partner traktuje was? Siedem kielichów. Co lub kto was łączy? Cztery kielichy. Co lub kto was dzieli? Dziesięć denarów. Jak będzie wyglądała wasza znajomość na początku września? Sąd ostateczny. Połowa września. Dziewięć buław. I koniec września. Umiarkowanie.
tle czytania mamy króla denarów. Król denarów, może byk, może panna, może koziorożec, może chodzi o stały związek. Małżeństwo, raczej tak, raczej tak. Teraz pytanie, czy małżeństwo któregoś z Was jest w tle, czy Wy jesteście w związku małżeńskim, bo może być też taka sytuacja, co Was dzieli? Rodzina, dobra materialne, brak mieszkania być może. Więc jeżeli jesteście w jakimś tutaj wolnym związku, jest to romans, to być może nie może się ten związek zrealizować, bo któryś z Was nie rozliczyło jeszcze poprzedniego związku. Natomiast mogą być też takie sytuacje, gdzie rodzina miesza się w związek. Być może jesteście małżeństwem, ale nie możecie się dogadać, bo być może tutaj rodzina miesza, rodzice się wtrącają, teściowa, mamusia, że tak powiem, albo siostra cały czas próbuje te swoje trzy grosze wtrącić. No zobaczmy. Chociaż wydaje mi się, że baran tutaj gra na dwa fronty. Mamy dwa denary, tak? Czyli albo niezdecydowanie, z kim chce być, albo właśnie trzymanie dwóch srok za ogon, czyli jeszcze nie wyleczyłem się z jednej relacji, a wchodzę w drugą. Może być też taka sytuacja, że niektóre barany chcą się wycofać z romansu. Postawiają na rodzinę, tak? No tu po Waszej stronie, kochani, takie kiepskie energie, bo po pierwsze, szóstka mieczy na pozycji głowy. Oddalacie się emocjonalnie. Myślicie o wyprowadzce, o wyjeździe, ewentualnie w ogóle zmiany kierunku swojego życia. Nie chcecie iść tą drogą, która tutaj no niby kreuje się z tą osobą, o której tutaj jest mowa. Na pozycji serca macie pannę, czyli albo Wasze uczucia są kierowane do panny, może być to mąż, żona, tak? I jesteście stali w swoich uczuciach. Niektóre barany mogą czuć się samotne albo po prostu uważają, są ostrożne, bo wiele w życiu przeszły, mają już jakieś doświadczenie i wiedzą po prostu, że być może nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, być może nie powinno się zdradzać męża, żony, być może powinno się uważać, do czego dalej ta sytuacja zaprowadzi. Albo po prostu chodzi o osamotnienie. Coś się wypaliło, baran już nie czuje tego ognia, nie czuje tej namiętności, nie ma tych uczuć i zamierza się wycofać. U niektórych baranów może być też jakiś strach właśnie, bądź wyrzuty sumienia. Jeżeli baran nabroił, faktycznie zdradził partnera życiowego, żonę, męża, bądź no, stałego partnera, nie musicie mieć ślubu, tak, ale zachowujecie się jak małżeństwo, prowadzicie razem dom, macie wspólne dzieci być może i wyglądacie jak przykładna rodzina. To jak coś się wydarzyło, coś się przytrafiło baranowi, no to niestety teraz może mieć wyrzuty sumienia i żałuje tego. Boi się być może, myśli intensywnie o tym, żeby to na wierzch nie wypłynęło. No dobrze, kochani, lecimy dalej. Tak myślę, jakie tu karty dobrać, ale chyba na razie wszystko jest jasne. Zobaczmy tylko tą siódemkę kielichów tutaj. No właśnie. I karta śmierci. Czwórka kielichów. I dwójka denarów. Dobrze. No właśnie, tutaj tarot ładnie potwierdza, tak? Dwójka denarów. Jesteście niezdecydowani, ewentualnie no gracie na dwa fronty i karta księżyca mówi, że no przykrywacie to wszystko, tak? Wszystko jest zakryte przed partnerem. Są kłamstwa, są jakieś właśnie intrygi, tajemnice, niewyjaśnione sytuacje. Być może właśnie gdzieś pod osłoną nocy wymykacie się na jakieś schadzki z kochankiem bądź kochanką. Więc tak tutaj to wygląda. Może też tutaj jakaś rybka, że tak powiem, brać w tym udział, zwłaszcza jeżeli właśnie ta rodzina tutaj, nie wiem, może chodzi o matkę, może zazdrosną, nie wiem, może o teściową, o osobę, która próbuje rozbić tą Waszą relację, jeżeli jesteście małżeństwem. Natomiast jeżeli baran tutaj rozbija jakieś małżeństwo, bądź sam jest w małżeństwie, a no, miał przygodę, a ktoś uważa, że jednak jest to poważne i chce się zaangażować, no to tutaj właśnie jest tajemnica, tak, że jest jeszcze ktoś. Co jeszcze z tą rybą?
Ta ryba może być właśnie konkurencją do tej panny, byka bądź koziorożca baranku, więc tak to wygląda. I teraz, co myśli o Tobie Twój partner bądź partnerka? Mówię ogólnie partner życiowy. Karta śmierci. Karta śmierci. Coś, żeby się zakończyło i rozpoczęło na nowo. Więc albo baran ma zerwać z żoną, mężem bądź dotychczasowym partnerem. Albo ma się zmienić dla tej nowej partnerki. Ma być tak, jak ona sobie zażyczy. Ma przejść transformację, że teraz trzeba troszeczkę inaczej. Może chodzi też o zmiany w życiu, może chodzi o traktowanie siebie, szacunek, odnalezienie czasu albo wybawienie się z jakiejś trudnej sytuacji, wybawienie od kłopotu. Więc tutaj no, może też niektóre Wasze partnerki bądź partnerzy oczekują, że właśnie no, dla nich odejdziecie od kogoś i na przykład weźmiecie z nimi ślub, bo no, wydaje mi się, że tu Wasza partnerka, jeżeli chodzi o taki związek trójkątowy, tak, nie wie, co ma myśleć. Jej się marzy małżeństwo z Wami, tak? Ona wierzy, żyje, bądź on żyje w poczuciu takiej iluzji, fantazji, że Wy jesteście lojalni, wierni, prawdomówni i w ogóle jesteście idealni, tak? Natomiast tutaj no, po tych kartach widzę, że chyba niekoniecznie. Więc jedna wersja może być taka, zostawiacie swoją rodzinę dla osoby trzeciej. Inna wersja, jeżeli jesteście w rodzinie, a tutaj chodzi o właśnie jakieś zmiany, być może chodzi o zmiany właśnie w traktowaniu się bądź budowaniu tej relacji na nowo bez doradztwa osób trzecich. Mamy tu kartę śmierci i tu kartę śmierci, czyli coś się musi uciąć. Albo mamusia za często nie może odwiedzać, albo siostra, albo właśnie no, ten baran wreszcie musi podjąć decyzję, że rodzina nie może mu mieszać w życiu osobistym, bo on sam ma się dotrzeć, tak? Ze swoją żoną, partnerką, partnerem. On wie, jak układać sobie życie. I dobre rady to wiecie, można kupić w kiosku jako fajną lekturę, czasopismo, żeby sobie przejrzeć do kawuni, a nie żeby ktoś po prostu żył za nas. Więc nie pozwólcie na to. I być może tutaj temu partnerowi bądź partnerce właśnie o to chodzi. Żeby odciąć się od czegoś i podjąć wreszcie decyzję. No właśnie, na pozycji serca jest karta gwiazdy, więc ta osoba nadal ma nadzieję, że wszystko między Wami się ułoży. Jest to karta miłości, karta szczęścia, spełnienia, poczucia, że jesteście sobie przeznaczeni i że ogólnie będziecie razem bardzo, bardzo szczęśliwi i wszystko się ułoży. Na pozycji zamiarów dwa kielichy, czyli właśnie dojście do porozumienia, pogodzenie się, wyznawanie sobie uczuć, bycie w relacji, bycie w związku, jako zakochana, szczęśliwa para. Fajny, udany związek. I teraz tak, jak Was Wasza partnerka bądź partner traktuje? No tak jak mówię, tutaj jest ta siódemka kielichów i karta papieża. No na pewno ona jest względem Was uczciwa. Na pewno chciałaby być z Wami i traktować Was jakiego swojego partnera docelowego. Niekoniecznie mąż, żona, po prostu partner, który będzie na dobre i na złe, tak? I marzy jej się to. To są jej fantazje. Być może no zbyt jakieś odległe i tak nieosiągalne, bo no, trzeba tak wysoko mierzyć po nie, ale jednak są i w jakimś stopniu zdają się być możliwe do zrealizowania. Co Was łączy? Cztery kielichy i as denarów. Cztery kielichy jest to karta, po pierwsze, obojętnie czy to jest związek wolny, czy jesteście w małżeństwie, jest to karta rutyny, karta nudy, chwilowego jakiegoś takiego przejściowego kryzysu, być może zniechęcenia, być może już Wam nie zależy, być może nie jesteście zainteresowani, być może coś się wypaliło i mamy tutaj as denarów, więc to raczej w stałych relacjach. I teraz, albo tutaj chodzi o to, że w stałych związkach to się dzieje, ewentualnie mówię, jeżeli tutaj chodzi o romans, to baran na razie ma dosyć, chce wrócić do żony, chce się ustabilizować, chce wrócić do męża. Zdaje sobie być może sprawę, że jedynym jego szczęściem i skarbem to jest właśnie ta rodzina. Co stoi na przeszkodzie? Już powiedziałam. Mogą być problemy z rodziną, czyli z osobami bliskimi i z Wami spokrewnionymi, bądź spokrewnionymi z tą osobą, tak? No, kochani, no nie jest zupełnie nowością to, że nieraz matka teściowa, bądź ogólnie teściowie, czy rodzeństwo
próbuje nastawić jednego przeciwko drugiemu i wtrącają się w związek, i większość kłótni właśnie jest przez takie doradztwa jakieś, tak, jakieś zwierzenia, coś za dużo powiemy i oczywiście ktoś nakreśla nam swój wzorzec małżeństwa, patrząc z boku, tak jak on by to zrobił, tak naprawdę nie wiedząc, co tam się w środku dzieje, więc czasami pozory są odbierane, a nie faktyczna sytuacja, jaka dzieje się wewnątrz związku. Więc ta czwórka kielichów to jest po prostu takie, może już odpuszczacie sobie, już Wam nie zależy, nie chcecie się angażować, nie chcecie zabiegać, bo czujecie się na razie wypaleni. Nuda, nuda, jeszcze raz nuda, nic nowego, niby stabilizacja, bo są cztery kielichy, ale bez fajerwerków. I teraz tak, kochani, początek mamy września, mamy kartę sądu. Ostatecznie będziecie rozliczać się z jakąś sytuacją. I teraz tak, albo wrócicie, będziecie wracać do byłych partnerów. Być może były partner będzie chciał wrócić do Was, bo tutaj mamy jakiś nowy początek. I znowu kartę namiętności, kartę zaufania, kartę tworzenia razem relacji. Więc być może no, pogodzicie się. Ogólnie karta sądu to jest szybkie zmiany, ogólna poprawa w związku, tak? Uzdrowienie relacji, wyjaśnienie sobie czegoś i właśnie rozwiązanie problemu, czyli odcinamy się od tego źródła konfliktu bądź osoby, która powodowała ten konflikt. Jeżeli utniemy kontakt, wiadomo, osoba nie przyjeżdża, nie miesza w głowie ani Wam, ani partnerce bądź partnerowi. Więc tutaj będzie jakiś powrót i chęć stworzenia jeszcze raz wszystkiego od nowa. Pogodzenie się, że tak powiem, wybaczenie. W połowie miesiąca mamy 9 buław, więc jesteście ostrożni i być może no jeszcze jakoś obrażeni albo zniechęceni, bo ta czwórka kielichów może też mówić o tym, że no nie wiem, właśnie no były jakieś ciche dni, o coś się pokłóciliście, no i tak żadne z Was nie kwapiło się o to, żeby wyciągnąć rękę do zgody, wyjaśnić sobie coś, tak sobie żyliście, mijaliście się. Natomiast tutaj będzie próba zawalczenia jednak o tą relację. No, ostrożnie oczywiście, nie jesteście, że tak powiem, od razu, nie odkrywacie siebie, tylko pomalutku no, sytuacja się stabilizuje. Więc jeżeli zależy Wam na tej osobie, zależy Wam na związku, to powinniście tutaj nie poddawać się, walczyć i znaleźć też odpowiedni moment być może, żeby tutaj zaoferować komuś jakąś propozycję, odblokować się, pogodzić się, przyjąć właśnie tą osobę i porozmawiać i być może wypaczyć, bądź no, przeanalizować, co dalej. Koniec miesiąca mamy kartę umiarkowania, jest to karta spokoju, równowagi, harmonii w związku, samokontroli, więc tutaj będziecie panować nad tym, co mówicie, ale będziecie też kontrolować tą relację, żeby nie było jakichś niemiłych niespodzianek. Karta umiarkowania, bardzo pozytywna karta, harmonia, spokój, zrównoważony, partnerski, taki bardzo szanujący się związek, uzupełniacie się nawzajem i staracie się zawsze znaleźć jakiś środek, kompromis na to, żeby jednak pracować nad sobą, więc być może te zmiany są potrzebne, być może trzeba zakończyć coś, żeby rozpocząć od nowa, jeszcze raz, inaczej i na swoich zasadach, a nie na pozornym jakimś doradztwie osób postronnych, osób trzecich. No dobrze, kochani, to by było tyle. Jaka jest rada dla Was na ten miesiąc? Dwa kielichy, kochani, pogódźcie się, dojdźcie do porozumienia. To jest naprawdę udany związek. I ten partner może być Wam przeznaczony, jest miłość, jest porozumienie, jest chemia, jest duchowy taki wybór, więc to jest taka, można powiedzieć, no, idealna bądź idealny partner dla Was. Może być z tego naprawdę wspaniały związek i związek, którego łączy uczucie, więc nie rezygnujcie z tego. Pamiętajcie, zawsze można dojść do porozumienia. Na co, na kogo macie uważać? Na poranienia słowne, więc uważajcie, żeby się nie okłamywać, żeby nie mówić sobie przykrych słów, żeby się nie ranić, nie zdradzać oczywiście, no to jest podstawa, no i nie robić sobie jakichś przykrości, nie zasmucać drugiej osoby, tak? Staramy się właśnie wyjść z tych energii, no i uważać na to, co mówimy, żeby gdzieś tam jakieś słowo, którego sami nie chcielibyśmy usłyszeć, nie wypadło z Waszych ust.
I zobaczmy teraz, kochani, aniołek, co dla naszego barana na miesiąc wrzesień. Już patrzymy, kochani. Amor. Amorek. Piękna karta. Tak Wam tutaj pokażę, bo mi się lampa odbija. Napełniamy Twe serce i umysł miłością, budząc w Tobie miłość do samego życia. Źródłem tego przebudzenia stała się Twoja decyzja, żeby otworzyć się na miłość i cieszyć się nią. Pozwól sobie na spontaniczną celebrację wszelkich przejawów miłości. No właśnie, kochani, Twoja decyzja i Ty tu być może, no kochany baranie, jesteś pod wpływem jakiejś ważnej decyzji, być może odnośnie ryb. Może być też taka sytuacja, że jeżeli jesteście tutaj w związku małżeńskim, to po prostu tęsknicie za jakimś partnerem, bo jesteście gdzieś na wyjeździe albo musicie wyjechać, tak? No właśnie, i trzeba coś zmienić z mieszkaniem, z lokalizacją, żebyście byli może bliżej siebie. Też może być taka wersja. I po prostu czujecie się samotni i tęsknicie i stresujecie się bardzo, bo chcielibyście już być przy partnerze, a nie możecie być. Więc tutaj sytuacja się wyjaśni. Widzę, że na początku września wrócicie, później trzeba tylko pracować nad stabilizacją w związku, pogodzeniem się, wybaczeniem sobie, bądź po prostu pracowaniem nad pozytywną relacją. I jaki aniołek na podsumowanie? Zmierzaj do swojego celu. Tak wygląda, kochani, ta karta. No każdy z Was już wie, jaki ma obrany cel. Może powrót do domu, może powrót do związku, może zrezygnowanie z jakichś zachowań. Zmierzajcie do wybranego celu, nie odpuszczajcie i bądźcie wytrwali w tym, co sobie postanowiliście. No dobrze, kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o pary i związki. Życzę Wam wspaniałego, udanego września, a teraz zapraszam wszystkie samotne barany. Teraz będzie czytanie dla Was. Za chwilę wracam, tylko potasuję karty. Witam, kochani, witam serdecznie wszystkie samotne zodiakalne barany. Teraz będzie rozkład dla Was. Karty już przetasowałam, teraz je tylko przełożę i zaczynamy, kochani, czytanie. Zaczniemy najpierw od przeszłości. Co takiego się wydarzyło, że jesteście sami? 9 buław. Obecna sytuacja. Rycerz mieczy. Połowa miesiąca. Karta głupca. Wasze nastawienie na całą tą sytuację, jak Wy to czujecie, widzicie. Sprawiedliwość. Co karty radzą? Rydwan. Co lub kto stoi na przeszkodzie ku Waszemu szczęściu w miłości? Król mieczy. I koniec miesiąca. As buław. Bardzo ładnie. W tle czytania mamy 7 mieczy. Macie być sprytni, pośpieszyć się, ale uważajcie, bo ktoś może coś ukrywać przed Wami. Ewentualnie, no, będziecie się spotykać z kimś w ukryciu, tak? Nieoficjalnie. No, będzie jakaś tajemnica i takie, no, spotkania ukradkiem gdzieś tam pod osłoną nocy, w tajemniczym miejscu. Ale uważajcie też na kłamstwa, żeby ktoś Was nie uszukał, bo być może powie, że jest kawalerem, a okazuje się, że jest żonatym albo mężatką. Dopowiemy sobie, kochani, karty. Na pewno te samotne barany, które planują jakąś podróż, jakiś wyjazd, zróbcie to. Karty radzą, żebyście wyjechali inne miasto, inny kraj, więc jakaś podróż, jak tutaj jest planowana, to na pewno jedźcie. I jakiś zodiakalny rak, możecie poznać zodiakalnego raka w podróży, bądź w tym nowym miejscu. Ok, zobaczmy. 9 buław. Rycerz miecz. Król miecz. Sprawiedliwość. Głupiec. I rydwan. Tak.
No ten rak może chcieć, znaczy rak może chcieć. Wy powinniście tego raka zatrzymać przy sobie, ale też panujcie nad tym, żeby no, mieć samokontrolę nad swoim życiem, tak? I pilnować swojej przestrzeni osobistej. No i poważnie myśleć, że tak powiem, o potencjalnym nowym partnerze, a nie tylko relacji na chwilę, bo tutaj widzę głupotę jakąś. I teraz tak, od razu mówię, że samotne panie barany, jeżeli przyjdzie wam do głowy jakiś romans gdzieś na wyjeździe, gdzieś za granicą, uważajcie, bo widzę tutaj wpadkę. Więc żeby wam się tutaj, no, dzidziuś nie pojawił, bo będziecie rozczarowane. Natomiast, no, to jest tylko taka jedna ciekawostka, bo coś tutaj się szykuje. No, albo wejdziecie w jakiś związek, mówię, w trójkąt, tak? Gdzie nie będziecie wy miały świadomości, że wasz partner ma kogoś na boku, tak? Ma kogoś na boku, albo po prostu ma rodzinę, ma partnera bądź męża, żonę. Natomiast, no, być może będzie też tak, że wy będziecie chcieli ten związek ukryć w tajemnicy i na razie się nim na zewnątrz nie prezentować, nie afiszować. Co odchodzi do przeszłości? 9 buław i karta księżyca. Karta księżyca. Karta zodiakalnych ryb, ale karta też takiej wewnętrznej jakby, wewnętrznym takim poczuciu, że no nie wiem, albo nie jesteście zdecydowani, jesteście być może ostrożni, być może jakieś takie skryte uczucia, tak? Nie umieliście ich na zewnątrz okazać. Problemem może być albo nieudany związek w przeszłości, albo być może rozwód, być może jakieś poranienia, bo mamy tutaj króla mieczy, to co przeszkadza, i kartę świat. Więc być może nie ma jeszcze szczęśliwego zakończenia, zwłaszcza te barany, które są w trakcie rozwodu. Być może już nie żyją z partnerem, tak? Nie, od kilku lat może nawet już nie mieszkacie, ale jeszcze gdzieś te procesy się ciągną i oficjalnie nie ma decyzji, że jesteście na papierze już wolnymi singlami. Więc może takie właśnie tutaj jakieś rozczarowanie, łudzenie się, ale karta księżyca to jest też intuicja, więc być może intuicja wam podpowiedziała, że to nie jest jeszcze ten moment, tak? Bo dziewiątka buław mówi, czekaj na odpowiedni moment, bądź ostrożny, nie ufaj każdemu. No ciężko ci jest w tej samotności, tak? Ale doświadczony o pewne wydarzenia z przeszłości, być może jakieś nieudane związki, bądź mówię, sprawy rozwodowe, bądź stratę partnera zupełną, tak jak wdowcy. No, bądź ostrożny, bądź przeczulony i naprawdę idź za tym głosem tej intuicji. Obecna sytuacja, mamy trójkę buław i rycerza mieczy. Może się pojawić jakiś bliźniak, wodnik bądź waga po 35 roku życia, z którym teraz dobrze się dogadujecie, ewentualnie planujecie jakiś wyjazd bądź podróż. Więc weryfikujcie to, bo w tle jest jakieś kłamstwo, oszustwo, tak jak mówię, coś niewyjaśnionego, więc no, zbadajcie to, żeby ktoś po prostu nie chciał was tylko zdobyć. Dlaczego o tym mówię? Bo połowa miesiąca mamy kartę głupca i szóstka buław. Szóstka buław, relacja na chwilę. Zdobędę, zobaczę jak jest i jadę sobie dalej, tak? Karta głupca znowuż mówi, nie zrób głupoty, no myśl rozsądnie, nie ryzykuj, tak? Nie zachowuj się jak naiwne dziecko, więc proszę uważać. No i dodatkowo jeszcze tutaj jakaś podróż, wyjazd, więc zwróćcie uwagę na to, żeby gdzieś tam nie wpaść w ramiona jakiegoś nieodpowiedniego mężczyzny bądź kobiety, bo prawdopodobnie was oszukuje. Ma rodzinę, chce tylko was zdobyć, mieć z wami chwilową jakąś przygodę i nie daj Boże, jeszcze może być z tego wpadka, więc naprawdę przeczulam was, kochane moje baranki. Jak wy jesteście nastawieni na tę sytuację? Wy się nie możecie otworzyć, bo ja widzę, że wy się tutaj stresujecie właśnie jakąś sprawą rozwodową bądź sprawą sądową. Tak naprawdę chcecie już tej harmonii, chcecie spokoju, chcecie równowagi w swoim życiu. Natomiast no, widzę też być może, jeżeli macie jakąś relację, no to ku końcowi, bo wydaje mi się, że to jest czytanie właśnie dla osób niby jeszcze w jakichś związkach, ale już jesteście mentalnie samotni, że możecie właśnie no, już myśleć o kimś nowym, tylko właśnie jakiś stres związany z separacją, rozwodem,
to Was jakoś tutaj przygnębia, no, nie schodzi Wam to z głowy i obsesyjne myślenie, tak? Chyba, że niektóre barany no, obsesyjnie myślą o swojej przyszłości i chcą na siłę znaleźć sobie kandydata bądź kandydatkę na stałego partnera, czyli męża bądź żonę. Więc tutaj uważajcie, żeby to się nie skończyło relacją na chwilę, żeby ktoś Was nie zdobył, no nie chcę tutaj brzydko mówić, domyślcie się o co chodzi i nie zostawił, bo no też tak bywa, zwłaszcza na jakichś takich flirtach, romansach, że tak powiem, na jakichś no, wyjazdach gdzieś tam, zwłaszcza jak jest jakiś taki klimat, fajna sceneria, jakieś właśnie miejsce egzotyczne gdzieś za granicą, więc możemy się nieraz unieść emocjom, a ktoś to wykorzysta, tak? Powie Wam słowa, które chcecie usłyszeć, które Wasze uszy łakną i później się odbijecie z czkawką moralną, więc tego tutaj nie chcę, więc uważajcie. Miejcie kontrolę. Karty mówią, miejcie kontrolę, trzymajcie ster w ręku, tak? I nie pozwólcie za bardzo wtargnąć do swojej przestrzeni osobistej. Utrzymajcie, że tak powiem, balans i równowagę. Nie za wszelką cenę zatrzymać tą osobę przy sobie. Koniec miesiąca, kochani, as buław, więc tutaj coś nowego się fajnego zaczyna. No, nie wiem, albo będziecie kontynuować ten romans, albo zaufacie i będziecie tworzyć stałą relację. Może się pojawić jakiś zodiakalny byk też na koniec miesiąca, natomiast myślę, że pomalutku tutaj będziecie chcieli, że tak powiem, no, utrzymać tą relację i rozwijać coś dalej. Rycerz Buław pokazuje też planowanie podróży, więc być może no, będziecie wracać razem skądś tam, albo tutaj w połowie miesiąca, no tylko jakieś były plany podróży, będziecie gdzieś razem wyjeżdżać. Natomiast no, uważajcie, żeby nie zrobić głupoty, tak? No i co Wam przeszkadza? No ten Król Mieczy i Karta Świat. Karta Świat mówi, że szczęśliwy koniec, że kończymy jakiś etap w swoim życiu, wchodzimy w nowy. Jak ja widzę Króla Mieczy, to albo czekamy na wyrok sądu, albo jesteśmy osobą już poranioną jakimś związek, rozstajemy się, tak? Jestem wdowcem, rozwodnikiem, bądź rozwódką i po prostu no teraz myślę, że tak powiem, zanim wejdę w kolejną relację i jestem bardzo ostrożna, tak? Ale najpierw chcę zakończyć jakieś sprawy z przeszłości, żeby móc rozpocząć nowe życie. Więc tutaj niektóre barany, no być może do jednej osoby trafiło to czytanie, jakaś osoba, która kończy tutaj małżeństwo czy związek, jakieś rozliczenia w byłych relacjach, a już pojawia się ktoś nowy. I mówię, to może być wodnik, to może być byk, nie wiem, może rak, piszcie kochani w komentarzach. Natomiast wydaje mi się, że kończy się relacja z rybą albo z wagą, tak? Tutaj to wygląda. I no nie możecie w pełni się zaangażować w to nowe, ponieważ nie ma tego rozwodu. Natomiast może być też taka sytuacja, że na koniec września ten rycerz denarów zapowiada dobrą nowinę, że to, na co od dawna czekaliście, wreszcie się spełniło i możecie ruszyć w nowe, tak? Być może dostaniecie orzeczenie sądu, że jesteście już wolni, że macie rozwód. Tak tutaj to, kochani, wygląda. Jaka rada dla Was na miesiąc wrzesień? Trójka mieczy. Unikajcie zranionego serca, unikajcie, że tak powiem, przykrych słów. Nie rańcie i nie dajcie się zranić. Uważajcie, żebyście się nie rozczarowali. Na co, na kogo macie uważać? Cesarzowa. Cesarzowa być może była żona, być może były mąż. Jeżeli no, ktoś Was podejrzy, że z kimś tam się spotykacie, a Wasza sprawa rozwodowa jest jeszcze w trakcie, być może ktoś będzie chciał wykorzystać to przeciwko Wam, więc uważajcie. Natomiast uważajcie też na swoją wygodę, komfort i takie wsparcie emocjonalne. Jeżeli bardzo tego potrzebujecie, żeby ktoś się Wami zatroszczył, zaopiekował, żeby to Was czasem nie zaprowadziło gdzieś tam, no właśnie, mamy tutaj Króla Buław i znowu Piątkę Mieczy, zdrady, więc może być jakiś romans, który no niekoniecznie zakończy się tak, jak Wam się to podoba, albo rozczarujecie się, bo faktycznie ta osoba powie, że ma żonę bądź męża, bo też może być taka sytuacja, że poznaliście kogoś, chcecie gdzieś razem wyjechać, a tutaj właśnie na przeszkodzie właśnie stoi
partner bądź partnerka tej drugiej strony, więc taka wersja też może być. Jaki aniołek dla Was, kochani, na miesiąc wrzesień? Aniołek na wrzesień dla barana. Przewodnictwo godne zaufania. Oj, dawno tej karty nie było. Tak wygląda, jakby ten anioł dawał natchnienie, podpowiadał Wam, co robić, tak? Dawał wskazówki. W odpowiedzi na swoje modlitwy otrzymałeś wspaniały pomysł. Możesz mu zaufać i bezpiecznie go realizować, wiedząc, że jesteśmy u Twego boku przez cały czas. Proś o nasze wsparcie i bądź gotowy na jego przyjęcie zawsze i wszędzie tam, gdzie będzie Ci potrzebne. No właśnie, kochani, więc jeżeli będziecie czuli, że coś jest nie tak, że coś Wam brzydko pachnie, że czujecie jakąś intrygę bądź właśnie jakiś fałsz, pomedytujcie, pomódlcie się, zastanówcie się, poproście anioły, żeby Wam podpowiedziały, czy to jest dobry kierunek, czy zły, i zaufajcie swojej intuicji, bo ona Was nie zawiedzie. I aniołek na podsumowanie. Znajdź swoją wewnętrzną równowagę. No właśnie. I tutaj to, do czego dążycie. Stresujecie się, bo brakuje Wam harmonii, równowagi, tak? W tej karcie sprawiedliwości. Więc poszukajcie tej harmonii, tej równowagi. Przejmijcie stery, przejmijcie kontrolę nad swoim życiem, ale też nad samym sobą. Żeby panować nad swoimi instynktami, zachowaniami, słowami, uczuciami i nie oddać się tak od razu, tylko zatrzymać trochę tajemniczości, trochę siebie, żeby pomału rozwijać tą relację, nie odkrywać od razu wszystkich kart przy nowo poznanej osobie, bo ona może wykorzystać to przeciwko Wam, więc tutaj tak to wygląda. No i oczywiście siódemka mieczy to jest karta zdrady, więc nie wchodźcie w takie związki, jeżeli wiecie, że no, partner ma kogoś i przez to cierpi ta rodzina, a Wy się do tego przyczyniacie, tak? Przyczyniacie. No dobrze, moi mili, to by było na tyle. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, dlatego nie dla każdego z Was. Zapoznajcie się z innymi filmami, być może znak ascendentalny coś dopowie, a ja się z Wami żegnam, życzę Wam wspaniałego, udanego września, dużo miłości, wiary w to, że będzie dobrze. Zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, barany.